Cześć, nazywam się Konrad Kądziela i witam w Akademii Nieruchomości KK Properties. Dzisiaj kontynuujemy wątek z poprzedniej części filmu o tym, co się stanie, jeśli dzisiaj ktoś chciałby wziąć kredyt hipoteczny i za 5 lat w jakiej sytuacji by się znalazł, inwestując w mieszkanie przy użyciu kredytu hipotecznego, które chciałby wynajmować. W poprzednim filmie rozmawialiśmy o sytuacji historycznej, która pokazuje, że jeśli ktoś to zrobił, to wyszedł na tym bardzo dobrze. Ale na pewno pojawią Wam się gdzieś z tyłu takie głosy, no dobra, ale co dzisiaj, co ze stopami procentowymi, co z innymi parametrami? Przecież wzrost cen nieruchomości w poprzednich 5 latach był taki wysoki, ale czy w tym okresie będzie taki wysoki? Wtedy może było warto, ale może to wszystko już się skończyło. Także przeanalizujmy w tym momencie sytuację, jeśli ktoś chce dzisiaj taki kredyt hipoteczny zaciągnąć i kupić mieszkanie na wynajem i inwestować w taki sposób. Parametry kredytu, kredyt na 30 lat z wkładem własnym 20%. Także dzisiaj jest troszkę inaczej, jeśli chodzi o marże banków. Myślę, że są trochę wyższe, także przyjąłem do tej kalkulacji 2,5% marży banku. Stopy procentowe są poniżej 2%, ale przyjmuję do kalkulacji 2%. Będziemy się posługiwać tego typu wyliczeniami i zaznaczam, że to są wyliczenia szacunkowe, a na pewno nie są bardzo dokładne i też nie jestem doradcą inwestycyjnym, tylko pokazuję Wam, jak mogłaby się ta sytuacja przedstawić, ta kalkulacja, gdyby dzisiaj zaciągnąć kredyt hipoteczny. Więc wracając do naszego przykładu reprezentatywnego dwupokojowego mieszkania z Warszawy, które dzisiaj kosztuje 500 tysięcy, czyli 500 000, żeby wziąć kredyt hipoteczny na zakup takiego mieszkania, to musicie mieć wkład własny 20%, czyli 100 tysięcy złotych, plus koszty około zakupowe, które dzisiaj są wyższe przez to, że po pierwsze ceny są wyższe, a po drugie PCC od 500 000 jest wyższe niż PCC od 300 tysięcy, więc zakładamy koszty około zakupowe na poziomie 25 tysięcy złotych. I teraz jeśli chodzi o czynsz najmu, bo też go zaktualizowaliśmy, 1600 zł to był wtedy ten próg, który założyliśmy. Dzisiaj myślę, że takie dwupokojowe mieszkanie w Warszawie można wynająć za 2000 zł, więc przyjmujemy do kalkulacji 2000 zł miesięcznie przez 5 lat i uwzględniamy 11 miesięcy wynajmu, a nie 12, tak jak mówiłem w poprzednim filmie. I teraz jak to wygląda od początku? Więc tak. Para Kowalskich, naszych przysłowiowych, zaciąga kredyt hipoteczny i zaczyna od razu wynajmować mieszkanie i uzyskiwać czynsz najmu. Jeśli chodzi o sam kredyt, to rata miesięczna wynosiłaby w okolicach 2000 zł. 2000 zł raty miesięcznej, prawie 25 tysięcy, 24 z groszem raty rocznej. W sumowaniu co roku tyle trzeba oddać do banku. Więc jeśli wynajem to 2000 zł, to w tym momencie gdzieś nam się to równoważy. W poprzednim przykładzie tej historycznej analizy czynsz najmu był wyższy niż rata miesięczna. W tym przykładzie już ta rata jest mniej więcej równa temu, co płaci Wam najemca. Także od zakupu tak naprawdę gdzieś to się równoważy. Jak to wygląda na liczbach za 5 lat? Przede wszystkim, po pierwsze, przez 5 lat według tych obliczeń zapłacicie do banku kwotę 121 600, czyli ponad 121 000, to będzie Wasz koszt kredytu plus spłata kapitału po 5 latach. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przychód, zysk z najmu? To jest 110 000 zł zysk z najmu, więc tak jak mówiłem, gdzieś to mniej więcej się pokrywa. Jak będzie z cenami nieruchomości za 5 lat? Czy one faktycznie będą tak rosły, że za 5 lat te ceny się podwoją? Nie wiem, może tak. Jeśli tak, to dla tych osób, które wezmą dzisiaj kredyt hipoteczny, no to będzie pewnie rewelacja, ale przyjmijmy, że ceny nieruchomości podwyższą się co roku o wskaźnik inflacji. A jaką mamy dzisiaj inflację? Oprócz tego, że wiemy, że dużą. Policzmy 7%, myślę, że to jest bezpiecznie, bo ta inflacja nawet oficjalna jest wyższa, a realna to pewnie jest jeszcze wyższa, ale policzmy 7%. Jeśli nieruchomości będą statystycznie rok w rok drożały o wskaźnik inflacji 7%, to za 5 lat z tych 500 tysięcy złotych to dwupokojowe mieszkanie w Warszawie będzie kosztowało 655 tysięcy z groszem. Więc wzrost o 150 tysięcy złotych za 5 lat.
Jeśli za 5 lat para Kowalskich będzie chciała sprzedać to mieszkanie, które dzisiaj wzięła na kredyt, to spójrzmy na kalkulację. Sprzedaje za 655 tysięcy i 398 zł, no przyjmijmy 655 tysięcy zł. Minus koszty wszystkie, które ponieśli ze względu na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, wszystkie raty i tak dalej. Minus koszty około zakupowe, notariusz, pośrednik, PCC i tak dalej. Minus kwota kredytu, która została do spłaty przez kolejne 25 lat, czyli cały ten kapitał, który nie spłacą przez 25 lat, trzeba oddać od razu przy sprzedaży w 2026-2027 roku. Jak wychodzą finansowo? Okazuje się, że są na plusie 44 tysiące złotych. Czyli jeśli cena nieruchomości będzie rok w rok rosła o te 7% i oni wezmą przy dzisiejszych warunkach kredytowych kredyt hipoteczny i te warunki się nie zmienią przez 5 lat, to z samego wzrostu wartości nieruchomości są 44 tysiące na plusie. Plus trzeba uwzględnić ten dochód z najmu, który przez te 5 lat będą uzyskiwać, a on jest na poziomie 110 tysięcy. Więc łącznie zysk z najmu i zysk z tego, że ta wartość nieruchomości poszła do góry, to 132 tysiące złotych. Z groszem, 198 zł. I teraz jak to wygląda? W ujęciu procentowym, jeśli chodzi o zysk z inwestycji, stopę zwrotu z inwestycji. Pamiętajcie, tak jak w poprzednim filmie mówiłem, że oni nie wykładają całej kasy na zakup mieszkania, czyli w tym przypadku nie wykładają 500 tysięcy złotych, tylko wykładają 125 tysięcy złotych. 100 tysięcy wkładu własnego plus 25 tysięcy kosztów około zakupowych. Więc wyłożyli 125 tysięcy złotych, wynajmują mieszkanie za 5 lat, sprzedają je i zyskują 132 198 zł, więc o ponad 100% tyle, ile włożyli. 106% dokładnie. Czyli podwoiło im się to, co włożyli na zakup mieszkania w celach inwestycyjnych, a jeśli mówimy o ujęciu rocznym, o tym naszym ROI rocznym, to jest 21%. Całkiem dobry wynik. Nawet bardzo dobry wynik, trudno uzyskiwalny gdzie indziej tak naprawdę, ale pamiętajcie, że cały czas mówimy o tym, że cena nieruchomości pójdzie do góry o te 7% rocznie i że nie zmieni się stopa procentowa, która dzisiaj jest na poziomie niecałe 2%. Natomiast jak wszyscy wiemy i wszyscy gdzieś słyszymy, stopy procentowe mogą pójść do góry. W ostatnim czasie poszły bardzo, bardzo do góry, bo 10 razy do góry tak naprawdę. Zobaczcie sobie, jaki to jest skok. Każdy mówi, że stopy procentowe poszły do góry i tak dalej, ale spójrzcie, że to jest skok 10 razy. 10 razy. Ale zwróćcie też uwagę, że tylko przez krótki okres te stopy procentowe były na bardzo, bardzo, bardzo niskim poziomie, prawie na dnie 0%, po tym jak wszedł COVID. Natomiast jeszcze 5 lat temu te stopy procentowe były mniej więcej porównywalne do tych, które są dzisiaj. Jak będzie za 5 lat? Czy te stopy procentowe faktycznie pójdą do góry? Czy w ogóle cena nieruchomości faktycznie też będzie cały czas rosła? Tego nie wiemy i trzeba to skalkulować, bo być może cena nieruchomości nie będzie rosła, a być może stopy procentowe pójdą do góry i tego wszystkie osoby, które chcą zaciągnąć kredyt w celach inwestycyjnych, najbardziej się boją. Więc zróbmy tą kalkulację, zobaczmy, co się stanie, kiedy stopy procentowe pójdą do góry, kiedy cena nieruchomości nie będzie tak statystycznie cały czas szła do góry, co wtedy? Ale o tym porozmawiamy w trzeciej i ostatniej części naszego tutaj krótkiego poradnika, więc widzimy się za tydzień, zapraszam, a na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Widzimy się za tydzień, cześć!